Zaprezentujemy Wam ćwiczenie, którym będzie wiosłowanie sztangą jednorącz z wykorzystaniem maszyny Smitha. Jest to ćwiczenie, które zaangażuje do pracy głównie mięśni najszersze grzbietu, mięśnie obłe, tylny akton mięśnia ramiennego oraz mięśnie czworoboczne. Przejdźmy do pozycji. Stajemy bokiem do sztangi, chwytamy ją zamkniętym chwytem i zwróćmy uwagę na to, aby chwyt był na wysokości pięty. Wykonujemy opad tułowia. Całe stopy są przy podłożu, skierowane do siebie równolegle. Klatka piersiowa wyeksponowana, stawy kolanowe lekko ugięte, przez to lepiej będzie nam utrzymać opad tułowia. Rozpoczynamy dynamiczny ruch koncentryczny, przy którym wykonujemy wydech. Następnie powolna faza ekscentryczna, przy której wykonujemy wdech. Zwróćcie uwagę na to, aby łokieć był w miarę możliwości jak najbliżej tułowia oraz na mocne rozciągnięcie mięśni grzbietu. Błędami, które są wykonywane najczęściej podczas tego ćwiczenia, to robienie kociego grzbietu, wykonywanie tego ćwiczenia na stałych przeprostach w stawie kolanowym . Odwodzenie łokcia od tułowia. Zbyt dynamiczne rozciąganie mięśni. Oraz wykonywanie niepełnych powtórzeń. Czyli niepełne spięcie mięśni grzbietu oraz niepełne rozciągnięcie. Prawidłowe wykonanie ćwiczenia. Odpowiednia pozycja, klatka piersiowa wyeksponowana, stale proste plecy. I przechodzimy. Dynamiczna faza koncentryczna, następnie powolna ekscentryczna. Jest to bardzo dobre ćwiczenie, które urozmaici trening mięśni grzbietu i pozwoli wyizolować jedną kończynę.